Słuchajcie, zastanawiałem się, jak nagrać ten film, ale jako, że nie mam na niego nie wiadomo jak dużo czasu, bo zwykle poświęcam jeden dzień cały albo nawet dwa na to, żeby zrobić te tygodniowe filmy, to dzisiaj chciałem wam parę słów powiedzieć na temat Era Trójki. Bo moje odczucia po tym pierwszym okresie użytkowania, gdzie latałem nim często, bo latałem nim średnio co drugi, co trzeci dzień, mogę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony na plus tym modelem. On na papierze wygląda nie tak ciekawie i jak się patrzy na jego specyfikacje, to wydaje się, no kurczę, następny model DJI. Nic tam nie wprowadzili specjalnego. Podobnie jak z GoPro Hero 12, odgrzewany kotlet, tak? Małe dwa sensory, fakt, że dorzucili ekwiwalent ogniskowej 70 mm, a na papierze nie wygląda to ciągle rewelacyjnie i mamy takie poczucie, że ten dron nie jest wart naszej uwagi. I dopiero jak się zacznie nim latać, bo ludzie, którzy nie latali tym dronem, faktycznie zaczynają go dosyć mocno hejtować i krytykować, dopiero zmienia się optyka w momencie, jak się nim polata. Podstawowa rzecz to w powietrzu spisuje się bardzo dobrze. Jest bardzo stabilny, ma stosunkowo mocne silniki, ma dużą prędkość wznoszenia i opadania. Całkiem dobrze sobie radzi też z wiatrem. I zasięg przede wszystkim to jest absolutna petarda. Ten nowy system O4 to jest właściwie pierwszy, tak? Pierwszy dron, bo dopiero jak wejdzie teraz Mini 4 Pro, też będzie wyposażony w O4, w tą nową transmisję. Ale można spokojnie latać w różnych warunkach. Ja latałem ostatnio naprawdę w trudnych warunkach, bo za drzewami, w górach, przy silnym wietrze i za każdym razem spisywał się rewelacyjnie. Więc patrząc na niego właśnie pod kątem takiej specyfikacji papierowej, nie dostrzeżemy tego, ale jak ktoś zacznie latać, to dopiero jest ta zmiana, jeżeli chodzi o postrzeganie tą optykę. Ostatnio, dwa tygodnie temu, tak, przyjechali koledzy moi na plener, na warsztaty plenerowe i lataliśmy między innymi o zachodzie słońca R3. I co ciekawe, Maciek, który jest fotografem i on dużo różnych tematów zna i interesuje się, po tym jak polatał sobie właśnie R3, od razu sobie zamówił. Ja byłem pod dużym wrażeniem, że jednak no tak poszedł mocno, ale ten ekwiwalent 70 mm mu właśnie tak mocno zaimponował. I to, co jest ciekawe, bo jak sobie pomyślimy, kurczę, no ekwiwalent 70 mm, po co mi to jest potrzebne? Głównie ja bym powiedział, że z jednego powodu, a mianowicie w każdej sytuacji, gdziekolwiek nie jesteś, możesz nakręcić dobre ujęcia. Jeżeli masz trochę smykałki i znasz podstawowe zasady kompozycji, to nie ma tak, że dana okolica jest banalna i nic nie zrobimy. Tylko tutaj, mając do dyspozycji ten ekwiwalent 70 mm, jesteś w stanie tak skomponować ujęcie, że wygląda jak nakręcone z helikoptera, jakbyś używał Inspire'a parę lat temu, tak? Bo to jest dokładnie to, dlaczego kupowali ludzie Inspire'a z ekwiwalentem ogniskowej, powiedzmy 50 mm na tamte czasy, bo to były takie kamery jak X5, Zenmuse X5 czy X5S i Lumixa 25 mm się dorzucało do tego, czyli ekwiwalent 50 mm. Tylko Inspire, żeby zrobić tak dobre ujęcia i tak panować nad nimi przy tej ogniskowej, to była prawdziwa sztuka. A tutaj objeżdżasz sobie na przykład obiekt i masz w tym momencie spotlight, czyli obiekt w środku kadru, czy podobne rzeczy robisz, jak inteligentne tryby i wszystko kręci się, ładnie stabilizowane ujęcia, nie trzeba nic robić. Oczywiście jak wieje mocno i mamy ten obiekt blisko, to widać jak wiatr trzepie dronem, jak mocno tym dronem miota, ale mimo wszystko te ujęcia są na tyle dobre, że wystarczają. Ja mogę powiedzieć tak, że kupowałem go bez przekonania, bo miałem wcześniej Mavic 3. Mam też Mavic 3 Pro, ale od czasu jak ukazał się R3, to faktycznie latam nim prawie cały czas i trójka Pro poszedł w odstawkę. Nie wiem skąd się to bierze, może dlatego, że jest cięższy, mniej praktyczny, ale tutaj mam też tą sprytną torbę i całość fajnie mi się komponuje. Hub szybko ładuje się i jest ok. Jeżeli chodzi o aparaturę nową, część osób nie lubi tej aparatury, część ludzi lubi. Kontrowersje polegają na tym, że nie możemy przyłączyć jeszcze tego drona do aparatury bardziej profesjonalnej DJI RC Pro. To jest jego wada na pewno, bo nie jest wstecznie kompatybilny, czyli O4 na dzisiaj nie działa
z DJI RC Pro. A jeżeli ktoś na przykład chce podawać obraz po HDMI, to tutaj niestety zawiedzie się. Nie jest to na dzisiaj możliwe. Być może będziemy mieli nowy kontroler, na pewno w serii Pro. Zobaczymy kiedy i jak to będzie wyglądało. Na dzisiaj takiego rozwiązania nie ma. Ale ta aparatura, czyli DJI RC2, której ja używam, jest naprawdę świetna i przede wszystkim jest responsywna, szybka w obsłudze, tak? Ten system dobrze działa. Aplikacja DJI Fly działa świetnie na tym dronie, więc nie widzę tutaj jakichś specjalnych powodów do tego, żeby narzekać, bo wcześniej, jak obsługiwałem na przykład aplikację DJI Fly na zwykłym kontrolerze DJI RC z Maviciem 3 Pro, to faktycznie nie odczuwałem takiego komfortu, bo są tam lagi, nawet dwusekundowe lagi, i nie miałem do końca pewności, czy wcisnąłem dobrze daną komendę, czy aplikacja ją przyjęła i system. A okazało się, że tak, tylko dopiero po 2 sekundach następowała reakcja. Tutaj jest wszystko fajnie, działa intuicyjnie. Ten nowy kontroler, mam wrażenie, że ma troszeczkę lepszy procesor. Ma też dużą pamięć wbudowaną, bo tam jest około ponad 20 GB. Całość prezentuje się ok. Ja, słuchajcie, za parę dni uruchomię przedsprzedaż warsztatu z Era 3, bo latam nim tak dużo, że już mam sporo doświadczeń. Jestem w stanie przekazać sporo rzeczy na jego temat i też ludziom powinno być łatwiej. Także nie, to nie jest recenzja sponsorowana, bo ja tutaj nie współpracuję w ogóle z DJI i nie zamierzam, ale doświadczenia z tym dronem mówią mi, że to jest jeden z lepszych modeli, który się ukazał do tej pory, bo nie dość, że matryca bardzo dobrze się spisuje, jasny obiektyw 1.7, transmisja, sensory, fajnie omija przeszkody, do tego właśnie ekwiwalent 70 mm, jest stosunkowo lekki, dużo lżejszy, a akumulatory są ciężkie przy nim, czyli sam drony to jest naprawdę pielinka, natomiast akumulatory dają radę. No i ten czas lotu też jest całkiem niczego sobie. Ja bym powiedział tutaj, że oczywiście fajnie byłoby, gdyby ten model miał matrycę jednocelową, ale jak popatrzysz na ujęcia i jak polatasz nim trochę, to człowiek zupełnie zmienia zdanie i nie ma takiej świadomości, że DJI nas robi kolejny raz w trąbę, bo wprowadza model pośredni, a zaraz wypuści R3S. Nie wiem, czy to tak szybko nastąpi. Być może dopiero za rok, w 2024 roku. Owszem, ale na dzisiaj jest to najciekawszy dron, mały, budżetowy, który nie rozwala nam całkowicie budżetu, tak jak Mavic 3 Pro, który faktycznie jedzie mocno po bandzie. Tam już środki trwałe się kłaniają, bo jest to droższy model. A tutaj to wygląda jeszcze tak, że dla wielu osób może być dostępny w zasięgu finansowym. Można go kupić już troszeczkę taniej niż w Polsce w cenach katalogowych, jak tylko się poszuka. I ja jestem naprawdę z niego mega zadowolony. To jest tyle, słuchajcie. Dzisiaj jadę na spotkanie naszego teamu 250 gramów szczęścia do Poronina. W międzyczasie postaram się też troszeczkę rzeczy zrobić i wam powiedzieć, może nagram jakiegoś vloga z tego spotkania, ale na dzisiaj takie wrażenia, jeżeli chodzi o R3 dla wszystkich osób, które się wahają. Jeżeli chodzi o porównanie do miniacza, to jest bardzo ciężko porównać, bo ten dron już jest mocny, to jest ciężki dron, on jest też głośniejszy, wiadomo. Miniacz jest bardziej dyskretny, natomiast tutaj mamy to już inną klasę, dlatego że przede wszystkim on w powietrzu radzi sobie jak jastrząb. To nie jest taki mały dron lekki, gdzie mamy wrażenie, że on nie pociągnie nam tak dobrze. Ten sobie radzi naprawdę świetnie. Mini też jest bardzo dobry, szczególnie jak latamy bliżej ludzi. To trzeba się zastanowić, czy nie będzie lepszy, czy to Mini 3 Pro, czy 4 Pro. Tam, gdzie latamy często, w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi i tam, gdzie czujemy, że dron głośniejszy może je przytłaczać te osoby. Dlatego trzeba się spokojnie zastanowić przy wyborze modelu, co my chcemy tak naprawdę robić z nim, gdzie my chcemy latać, czy na przykład podczas trekkingów górskich w trudnych warunkach przy dużej ilości, przy silnym wietrze, czy jednak bliżej ludzi, tam, gdzie dyskrecja jest ważna. Bo za chwilę ludzie zaczną dopytywać się, co my robimy, a wiadomo, że nie lubią dronów, bo no media tak nastawiają, a nie inaczej. Więc na pewno to jest ważne. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Nie będę już przedłużał sztucznie. To, co miałem na dzisiaj do przekazania,
w tym materiale znaleźliście. Pozdrawiam serdecznie, a na dniach następne, mam nadzieję, ciekawe rzeczy. Vlog postaram się nagrać z mojej podróży do Poronina i ze spotkań. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!